dźwięki samochodów. Moim zdaniem ten Mustang brzmi chyba najlepiej ze wszystkich dostępnych na rynku obecnie gier wyścigowych. Jeździłem nim w rzeczywistości i tą wersją przedliftingową i poliftingową i on dokładnie tak brzmi. Ale głupio wygląda, to się zapada pod ziemię. Czy to ten taksówkarz robi? Wow! Jaki Matrix! Zajrzyjmy, co oferuje Beauty Shop. Co ja mogę tu zrobić? Operację plastyczną. O nie, o nie! No i co? Hairstyle? Models. O! 10 tysięcy? O nie. Jadę do Turcji. W Turcji sobie zrobię taniej. Za drogo to wychodzi. 10 koła. Chodźmy pojeździć trochę. Mam ochotę na jakąś eksplorację. Poeksplorujmy. Mam 3 samochody już. Mam Mustanga starszego i nowego. I mam 370 Fair Lady. Więc jest się czym pochwalić. Kolekcja rośnie. Może dzisiaj gdzieś w góry pojadę sobie? A zobaczymy. Zobaczymy może na mapie, gdzie można by pojechać. Jest masa różnych znajdzie, które można odkryć i zdobyć. Za to są hajsy, na przykład tutaj na mapie coś jest przeze mnie już odkryte i jak tam pojadę, to tam będą jakieś hajsy właśnie. Jest ogólnie dużo fajnych miejscówek, gdzie można sobie pojechać i pozwiedzać. No to jedziemy według GPS-u. Kupiłem sobie już starszego Mustanga i to jest bardzo ciekawe, bo tym starym Mustangiem jeździ się mega ciężko. Byłem w strasznym szoku, jak się nim przejechałem, bo różnica między tymi nowszymi autami, czyli obecnie mam w garażu 370 i tego Mustanga, jest kolosalna i bardzo mi się to podoba. Bo wiesz, większość graczy wychowała się, w tym ja, na takich Suprach, nie Suprach i każdy myśli, że o, Supra jest taka wspaniała, dobrze się tym jeździ. Wiesz, mówię o tej starszej MK4, nie? A to są straszne, straszne kozy do jazdy. Bardzo ciężko się prowadzą i są słabe i w ogóle. Nie, ale wiesz, no mało kto jeździł Suprą tak naprawdę, tą starszą. I nikt o tym nie wie, nie? Ale że się wychowaliśmy na przykład takiej Fordzie, gdzie każdy samochód prowadzi się tak samo, no to nie wiemy tego, że Supra jest taka, a nie inna. No i właśnie tutaj przejechałem się tym Mustangiem starym i naprawdę zszokowało mnie to kompletnie. Tam twórcy wspominali o tym, że właśnie w Fordzie Horizon jest tak, że wszystkie samochody prowadzą się podobnie, a w ich grze będzie jakaś taka straszna różnica między samochodami, że jak weźmiesz sobie jakiegoś starocia, no to ciężko będzie ci go opanować i to jest prawda. To jest prawda, nawet teraz jak mamy to takie gówniane wsparcie kierownicy, może to poprawią, może nie, nie wiem. To już teraz czuć, że tym Mustangiem się jeździ kompletnie inaczej. I ile tu będzie? Nie wiem. Solar Coins. I dostałem 12 tysięcy teraz za to. Dobra, tu możemy sobie zmienić samochód, więc ja już się mogę pochwalić ogromną kolekcją. Mam 3 auta. I tu jest na przykład Mustang ten starszy. I jego chcę wam pokazać. To znaczy, nie wiem, czy będziecie w stanie jakoś tak zrozumieć, jak to się prowadzi ten samochód, ale po prostu częściej będę lądował w jakichś tam krzakach, w jakichś tam miejscach, nie tam, gdzie bym chciał. Trzeba przyznać, że dźwięki są bardzo fajne, nie? Dobra, no teraz pojedziemy sobie jakoś inną, może trochę tymi offroadami pośmigajmy, chociaż widzę, że tu jest dużo rzeczy, które chyba mogę zebrać, tak myślę. A na przykład jak byśmy tu pojechali zobaczyć, no możemy zajechać zobaczyć. Dobra, let's go.
i tego od razu rzuca. No jest różnica. Oba samochody, znaczy tutaj nie ma kontroli trakcji, nie było nigdy, tylko w Mustangu tamtym nowszym też miałem kontrolę trakcji wyłączoną. A prowadził się no dużo bardziej przewidywalnie. Okej, okay, i tu gdzieś chyba można zjechać sobie tam na górę. Nie wiem, czy, bo są też ukryte drogi, nie wiem czy wiecie. Są. Trzeba je jak w Eurotrucku odkrywać. A w ogóle spróbujmy tak jak w Fordzie, pojechać sobie na przełaj. Czy to jest możliwe tutaj? O, okej. Okay. No nie bardzo. Spróbuję z rozpędu. Okej, okay, ej, to jest bardzo fajne. Dlatego, że w Fordzie, wiesz, możesz sobie śmigać bez jakiegoś większego stresu po offroadach takim Lamborghini, które ma pół centymetra prześwitu na przykład. I nie masz z tego powodu żadnej kary, nie? Na zasadzie, no, samochód po prostu jedzie i tyle. Nawet nie jedzie jakoś dużo wolniej. Ej, patrzcie, jakie fajne widoki są. Wow, świetnie to wygląda, stój. O. Bardzo fajnie wyglądają te lasy i ogólnie świat w test drive'ie mi się strasznie podoba. No jeździ się po drugiej stronie drogi, ale trzeba przyznać, że im dłużej gram w tą grę, tym bardziej mi się podoba grafika i taki spokój ogólnie tego gameplayu. Nie ma tutaj jakichś takich szaleństw, nie? Nie wiem jak to określić. Ja bym to porównał bardziej do Gran Turismo pod kątem takiego odbioru gry. Nie mówię tu o jeździe, o fizyce jazdy, która jest okej, okay, ale na kierownicy jest głupio i ciężko mi powiedzieć, czy tu się dobrze jeździ, czy nie. Jest ten świat bardzo fajny i strasznie lubię go eksplorować. Wąskie są drogi i tak ciekawiej dużo jest niż w Fordzie Horizon 5 moim zdaniem. Znaczy, no Forza Horizon 5 już jest na rynku jakiś czas i zdążyła się zrobić nieciekawa, bo nam się po prostu znudziła, nie? Ale no tam, porównajcie sobie szerokość dróg tutaj, a w Fordzie na przykład. Mamy tutaj takiego Mustanga, który zajmuje prawie cały pas, a w Fordzie możesz dwa takie Mustangi, no tutaj też by się chyba zmieściły dwa Mustangi, nie? Ale te drogi są tutaj węższe, są takie dróżki gdzieś w mieście, które są no super, super wąskie. Ciekawie naprawdę wygląda ten świat tutaj. Ciekawie się tu jeździ. Jak tryb foto? A jest tryb foto, całkiem dobry, jak na demo. Możemy sobie tutaj trochę ustawić rzeczy. Czekajcie się, o tak dodawało w dół, tutaj mamy przybliżenie. Intuicyjny bym powiedział, podobnie jak w Fordzie trochę to działa. A weźmy sobie na przykład jakieś zdjęcie. Tylko żeby wyciągnąć te zdjęcie z gry, to musimy sobie zrzut ekranu zrobić. Nie można na przykład zrobić tak, że sobie robisz zdjęcie i ono potem gdzieś tam w folderze jest. Chyba że ja nie wiem w którym folderze, bo szukałem trochę i no nigdzie tego nie ma. Nie można jeszcze pory dnia zmienić ani pogody do zdjęcia. Ale myślę, że to jest jeszcze kwestia rozwojowa chyba, co? Czy warto kupić test drive'a, czy czekać na Fordze? No nie wiem, no moim zdaniem ta gra jest niedopracowana. Jeszcze, tak jak teraz gram w demo. Jeśli będzie kosztować jakieś 3 albo 4 stówki, to kaszana straszna. Są rzeczy, które mi się podobają i są rzeczy naprawdę strasznie słabe, tak więc ciężko mi tutaj polecić. Może chodźmy w te góry trochę. Na ten moment to niech oni dodadzą tak z 40 samochodów, ale niech zrobią faktycznie jazdę przyjemną tymi samochodami. Na kierownicy niech to wszystko poprawiają. Dobra, zjedziemy sobie tutaj po tych serpentynach, tu widzę, że po prawej stronie jest jeszcze do zebrania jakieś coś, to sobie to zbiorę i pojedziemy na jakiś wyścig, bo trzeba levelować. Może uda się jakiś nowy samochód kupić, teraz poluję na Mercedesa SLK, dlatego że on powinien mieć otwierany dach. A tutaj jak wejdziemy sobie w funkcję samochodu, o, to mamy tutaj otwieranie dachu, spoiler, możemy sobie szyby opuścić, włączyć lub wyłączyć światła. I tak się właśnie zastanawiam, czy w SLK będzie się otwierał dach, bo powinien.
Mapa podobna do Need for Speeda? No nie wiem, chyba nie. No jest też taki obszar miejski, jest taki obszar górski, z którego się zjeżdża do tego miasta. Mi się wydaje, że tutaj w Test Drive jest znacznie więcej detali jednak tego świata. Nie wiem, mam strasznie dobry odbiór tutaj świata w Test Drive. Jest naprawdę zajebiście. Jeździ się w porządku, jak jeszcze to poulepszają tą grę, to naprawdę może być nawet nie tyle konkurencja dla Forzy, tylko coś takiego zupełnie odrębnego. Tylko muszą o nim jeszcze poprawiać, nie? Tam część osób mówiła, że jest optymalizacja jakaś kiepska, że im nie działa ta gra, albo coś tam się klatkuje. Forza działa nawet na obojętnie jakim ziemniaku i wygląda dobrze, nie? Tylko, że musicie brać pod uwagę to, że Forza Horizon 5 to jest pustkowie. Tam nie ma jakiegoś miasta, nie ma tak dużo różnych obiektów jak tutaj. Nie, zobacz, tutaj zaraz zjeżdżasz do miasta z jakiejś gigantycznej góry. A w Forzie to masz takie pustkowie, nie ma takich różnic terenu, tam tylko wjedziesz sobie na ten wulkan i w zasadzie tyle, no nic jakoś specjalnego się tam nie dzieje. Dobra, pojedźmy na tym kokpicie trochę może. O, kokpit jest bekowy, nie? Ta kamera jest bekowa. Znaczy, ona jest stworzona dla użytkowników kierownic, którzy nie chcą widzieć kierownicy za kierownicą. No jest jeszcze maska i tutaj w masce niestety widać te kiepskie odbicia, nie? Tu widzę, że jest kolejna znajdźka. W ogóle tutaj mogę sobie też sprzęgło używać. To jest dziwne z tym sprzęgłem, bo za zmienianie biegów bez sprzęgła nie dostaję też żadnej kary. Normalnie możemy bez sprzęgła sobie zmieniać, jak chcesz. Także to też jest jeszcze niedopracowane pewnie. Jaką mam kierownicę? Mam obręcz R115 chyba, Sparko? Bazę Direct Drive Fanatec DD Pro, tak się nazywa. Ten starszy model mam. Bo teraz wyszła ta nowa wersja z tym Quick Release. Ej, co ten gościu? Co ten taksówkarz robi? Wow! Jaki Matrix! Co on odwalił, ty? On jedzie dalej! Czemu ta gra wygląda jak zrobiona w Unity? No, jest tak trochę. Ale im dłużej w nią gram, tym bardziej mi się grafika podoba. Coś jest nie tak. Nie no, ta grafika nie jest taka cukierkowa jak w Forzie na pewno. Bo Wielka Brytania nie wygląda tak pięknie jak w Forzie Horizon 4, prawda? No nie wygląda, no co byś tam nie zrobił, to jest Wielka Brytania. Ja tam byłem. To nie wygląda tak cudownie. No dobra, wypadałoby... O! Jest dużo takich ciekawych obiektów jak tu na przykład. Co to jest? To jest chyba statek kosmiczny, ale dla dzieci. Taki lądownik. Takie z dupy obiekty. Fajnie to wygląda. I teraz jedziemy sobie przez miasto. Dużo się tu dzieje, dużo różnych obiektów. Mi się to podoba, nie wiem jak wam. Tu widzę, że jest kolejna znajdźka. O! Podjadę tu? No to wymyślili. Ej, nie wygląda drewniano ta jazda. Samochód jakoś się tam buja. Nie wiem, czy to sprawdzaliście. Śmiesznie tu podskakuje. Okej, no to pokażę wam. Dodajemy gazu. Podnosi ten przód tak jak powinno. Jakoś działa to zawieszenie, w każdym samochodzie inaczej, wiadomo. No dzieje się coś z tym autem. Samochód stoi na ziemi, nie tak jak w The Crew, że gdzieś tam w powietrzu albo się zatapia. Moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tylko jeszcze jest niedopracowane, no. Thank you.
widzieliście w ogóle te parkingi podziemne? Byliście już na jakimś? Są oznaczone na mapie i można czasami nawet 3 poziomy niżej zjechać. Niektóre takie parkingi, to nie jest akurat chyba jednopoziomowy, ale są no też 3 poziomowe i jedziesz takimi serpentynkami gdzieś tam w piwnicę, fajnie to wygląda. To jest bazowy model, więc tutaj... O, rowery! Ale fajnie. Bazowy model tego Mustanga, więc tu jeszcze nie poszalejemy. Ej, po tych zwiastunach każdy myślał, że to będzie taki totalny krap, nie? Że będzie się jeździć naprawdę źle, że... Tutaj jedyne co wygląda źle to tak jak ktoś nie grał z was i widzi sobie teraz na przykład tego live'a i widzi pracę kamery, jak dopiero co oglądał Forzę, nie? To może być takie frustrujące, że to wygląda tak strasznie kartonowo, ta praca kamery tej z tyłu, prawda? W ogóle zaraz pojedziemy sobie na wyścig, bo tam też ciekawe rzeczy się dzieją. Zobaczcie, tutaj są barierki i różne takie obiekty, które można zniszczyć. I podczas wyścigu, na przykład jak grasz w Need for Speeda czy w Forze, to wjeżdżasz sobie w to i to cię nie hamuje tak bardzo. A tutaj mocno destabilizuje twój samochód i cię zwalnia. Przystanki akurat nie, ale barierki. Barierki mocno zwalniają. Podczas wyścigu to zauważyłem. Można to zniszczyć dalej, ale zwalnia to nieco bardziej. O, to też można rozwalić? O, to mocno zwalnia. Ale głupio wygląda, to się zapada pod ziemię. I tu niby Classic Cars i mamy 370 z 11 roku, to chyba nie jest tak klasycznie. Który ja mam poziom? Mam 13 poziom. Kurde, to się nabiło już. Chodźmy na wyjść. A jak się fajnie dźwięk zmienił tutaj. Rzuca nim, kurde. Jak się tu wjeżdża? Muszę po prawej stronie na to boisko wjechać. To ja tam mam wskoczyć? Nie no, chyba nie. O, dobra, jest tutaj wjazd. I proszę bardzo, 12 tysięcy. Pomalujemy im. O kurde, zauważyłem tu ciekawą rzecz. Popatrzcie sobie teraz, zwróćcie uwagę na ślady opon, może oddalę kamerę. Bo jak jedziemy sobie bokiem, to ten ślad opon się zmienia, jest taki węższy niż jak samochód pali kapcia jadąc na wprost. Zwróćcie na to uwagę, wow. Okej. Widzicie to? Zobaczcie na tylną oponę. Wow, jakie detale. Cholera. No to tego nie widziałem chyba w żadnej grze jeszcze. To jest pierdoła, nie? Ale ja lubię takie rzeczy akurat. O, o, tu jest chyba ten wielopoziomowy parking. To wam pokażę. I pojedziemy sobie na wyścig, który jest tutaj obok, bo jeszcze go też nie robiłem. I pojedziemy sobie na ten wyścig z nowym trybem. Zobaczcie tutaj, pod prąd wjechałem. Tu mamy taki parking i sobie zjeżdżamy poziom niżej. Cyk, jeszcze poziom niżej. I chyba jeszcze poziom niżej, czy to już nie, to już jest minus 3. Także to jest najniżej, czyli zjeżdżamy sobie 3 poziomy pod ziemię. I można tu robić zlot. Teraz jest tu pusto. Może jeszcze tego nie dopracowali, ale...
No, pojadę pewnie sam, ani razu nie jechałem tutaj z żadnym graczem. Ale w tym trybie chodzi o to, żebyśmy każdy checkpoint przejechali na jak najwyższej pozycji. Więc jak jesteś pierwszy przy każdym checkpointie, no to wygrywasz. Ale na przykład można nie dojechać do mety jako pierwszy. O, wzięło mi Mustanga, okej. Okay. Tego nowszego. Demo ze znajomymi? Nie wiem nawet, jak tutaj można zaprosić kogoś, powiem szczerze. Czy tutaj można mieć jakieś wspólne lobby? Nie udało mi się tego jeszcze wygrać. Ale boty są dziwne. Jeden mi strasznie zwolnił raz przed metą. Dosłownie zatrzymał się tak ze 200 metrów przed metą w miejscu. I chyba dał mi wygrać, tak to wyglądało. Ludzie narzekają na tą fizykę, ale jak dla mnie jest nawet w porządku. Dobrze się jeździ. Oni tam mają doświadczenie w projektowaniu gier takich bardziej sim racingowych, bo robili przecież te wyścigi motocyklowe. I tam naprawdę fizyka była zajebista. To się chyba nazywało Isle of Man. Takie wyścigi. No i tam było grubo. Ale tu raczej chyba nie chodzi o to, żeby samochody prowadziły się jak w symulatorze, tylko żeby były przystępne dla każdego. O nie. Mam chyba za słaby samochód. Steven mnie wyprzedził. Gdzieś tam zarzuca, wywala z zakrętów. Moim zdaniem jest dobrze. To na pewno nie jest Need for Speed, jeśli chodzi o fizykę jazdy. Tylko muszą tę obsługę kierownic poprawić, bo jest tragedia. Dźwięki samochodów. Moim zdaniem ten Mustang brzmi chyba najlepiej ze wszystkich dostępnych na rynku obecnie gier wyścigowych. Jeździłem nim w rzeczywistości i tą wersją przedliftingową i poliftingową i on dokładnie tak brzmi. Nawet go nagrywałem. Także no, naprawdę dokładnie tak. Ale to jest tylko jeden samochód, nie? No nie wiem jak tam z innymi. A chyba nie uda mi się wygrać. Sposób w jaki sposób zmienia biegi ten samochód też jest... to brzmi tak jak w rzeczywistości, bardzo ładnie. Kurde. Mam tu ABS włączony na 25%, więc koła się trochę blokują i rzuca dupą. Co czuć, że jest nieprzyjemnie. No, nie uda mi się wygrać. To już jest końcowa, ostatnia prosta. Zobaczymy, czy teraz te boty zahamują tak chamsko. O, widzicie? Przyhamowali trochę. Przyhamowali. Zobacz, zobacz, zobacz. Przed całą metą. Okej, okay, to się nie wyszło. No, niby wygrałem, ale przegrałem. Jestem na trzecim miejscu. No bo tu chodziło o to, żeby checkpointy pokonać na jak najwyższej pozycji, nie?